stało się to, czego się obawialiśmy, czyli brak skuteczności z naszej strony. Przeciwnik wykorzystał cały fragment i ułożył ten mecz po swoich warunkach. Kolektywna ich obrona była dzisiaj takim przede wszystkim kluczem do tego zwycięstwa. Ta gra Wilanu, wiemy o tym dobrze, natomiast no, brak skuteczności skutkowało tym, że no, kto strzeli pierwszą bramkę, ten wygra ten mecz i wynik jest nieistotny. Mogło być to nawet 10-2, ryzykowaliśmy już później wszystko, natomiast w momencie 2-0 można powiedzieć, że ten mecz się skończył, bo chłopaki dzisiaj nie grzeszyli skutecznością, to co się dzieje od początku sezonu. To samo było w poprzednich meczach, tak samo z Piastem, gdzie mogliśmy ten mecz wygrać. Brakowało skuteczności, tak samo dzisiaj brakowało skuteczności. No i czas sobie postawić takie męskie pytanie, czy my chcemy grać w play-offach, no bo one nam zaczynają powoli odjeżdżać, jeżeli będziemy dalej w ten sposób grać i nie zostawiać no, tego, co potrafimy, bo to nie jest nasza gra. Brakowało cierpliwości, skuteczności. Gratulacje dla zespołu przyjaciół, to jest ich taktyka. Dzisiaj ją w pełni zrealizowali i należą im się gratulacje. Wiedzieliśmy, jak będą grali, że będą grali głęboką obroną, że będą wychodzić bardzo szybko do kontr, no i to się sprawdziło i z tego strzelili większość bramek, a my się po prostu musimy zastanowić, czy chcemy walczyć o te play-offy, bo jak tak będziemy grać jak dzisiaj, to nie ma sensu. Jedyne, co po tym meczu możemy zrobić, to przeprosić kibiców, którzy przyszli licznie tutaj na halę i nas dopingowali i jeszcze, jak mówię, jeszcze raz przepraszam za to, co dzisiaj pokazaliśmy. Na pewno mecz walki, na pewno mecz, który w pierwszej połowie nie wskazywał na tak zdecydowane z naszej strony zwycięstwo, ponieważ kilka niewykorzystanych sytuacji ze strony gospodarzy było takimi ewidentnymi sytuacjami, ale nie ukrywam, że my również kąsaliśmy. W drugiej połowie wyszliśmy jeszcze bardziej zmobilizowani, jeszcze bardziej chcieliśmy walczyć, bo bardzo nam są potrzebne te punkty. Za to bardzo dziękuję swojej drużynie. Bardzo dziękuję Pikiewiczowi, Maćkowi 50. bramki, ponieważ odkryłem go kiedyś na parkietach AZS-u i dzisiaj mogę razem z nim świętować i być dumny. Zapraszam na derby stolicy już za tydzień. Do zobaczenia. No tak, no nic by nie dało, jakieś tam moje bramka, gdyby to była porażka i by mnie nie cieszyły. Najważniejsze, że wygraliśmy, odblokowaliśmy się strzelecko, jeśli chodzi o cały zespół i no po prostu bardzo dobrze pracowaliśmy w obronie, bo Dremont dzisiaj postawił bardzo wysoko warunki. W pierwszej połowie miał bardzo dużo sytuacji, ale nasz bramkarz i nasza gra w obronie pomogła w utrzymaniu dobrego wyniku do przerwy. No i w drugiej już Dremont się musiał odkryć, my byliśmy bardzo skuteczni. Całe szczęście w końcu wywozimy z kompakcji pierwszy raz w historii 3 punkty.